I witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Harry Potter i Książę Półkrwi. Jak pamiętacie, no musimy się udać do wielkiej sali, gdzie jest Katie Bell. Cześć, cześć. Z wielkiej sali, no dobrze, no to idziemy za Nickiem naszym, niech nas poprowadzi. Ogólnie tak się zastanawiałem, czy chcielibyście takie bonusowe odcinki po skończeniu już Harry Pottera. Jeżeli chodzi o zbieranie tych wszystkich godeł, o robienie tych wszystkich eliksirów tam w tym klubie ważenia i wszystkich pojedynków w klubach. Tak mi się wydaje, czy to jest dobry pomysł o takich bonusowych odcinkach. No nie wiem, zależy od was. Napiszcie, czy chcecie, żebym zrobił takie bonusowe odcinki ze zbieraniem wszelakiego. Co słychać, Katie? Zaczekaj chwilkę. Wiem, o co chcesz spytać, ale nie mam pojęcia, kto rzucił na mnie zaklęcie. Próbowałam sobie przypomnieć, ale niczego... Co ten Draco tu się patrzy? Czego ty chcesz? Wyznaj, co zrobiłeś, Malfoy. Gadaj, co planujesz. Draco, chodź tu. Zdrajco. Draco, chodź tu. Gdzie on tak ucieka, ty? Trochę łatwo go zgubić, ale mam nadzieję, że mi nie zgubi się. Chodź tu, Draco. I co, będzie walka z Draco? Mamy cię! No i elegancko, sorry za takie dziwne dźwięki przez chwilę. No proszę bardzo. Nie waż się mnie tknąć! Musimy cię zabrać do skrzydła szpitalnego. A ty, Potter, skąd znasz to zaklęcie? Było w książce z biblioteki. Kłamca! Masz zebrać wszystkie swoje podręczniki. Wszystkie! I przynieść mi je natychmiast. No ładnie. Zdałem Snape'owi książkę Rona zamiast swojej. Użyłeś nieznanego zaklęcia przeciw Draco? Przecież nie chciałem. Próbował rzucić na mnie zaklęcie i musiałem jakoś... Musisz pozbyć się tej książki. Wiem, gdzie ją możesz ukryć. Pokój życzeń. Jeśli chcesz coś ukryć, nie ma lepszego miejsca. Zamknij oczy. I już. Teraz nikt jej nie znajdzie. O, czyli ptaszek żyje jednak. Jak pamiętacie, Draco wsadził tam ptaka. Ukryliście to z Ginny? Co? Ukryliście podręcznik. O, tak. Gdzieś w pokoju życzeń. Nawet ja nie wiem, gdzie to jest. Sądzę, że to dobrze. To znaczy, uważam, że używanie nieznanych zaklęć wobec kogoś... Wiem. Możesz wreszcie skoncentrować się na zadaniu, które zlecił ci Dumbledore. Nie szło ci dotąd najlepiej, prawda? No nie, ale może trzeba do tego szczęścia. Czyżby ten eliksir Felix? Czas zażyć trochę szczęścia. No właśnie. Czyli ten eliksir, który wygraliśmy u profesora. Jak w filmie jakimś. No i jak się czujesz? O lol. Świetnie. Tak naprawdę chyba się przejdę do cieplarni pani Sprout. Miałeś szukać Slughorna, Harry. Zaufaj mi, wiem co robię. A przynajmniej wie to Felix. Moi drodzy, czuję się w takim filmie starym. Taki stary film. Idziecie sobie, bam, bam, bam,
Kurne, na takim lajcie sobie idziemy. No cześć. Sorry, trochę kamerę za wysoko trzymałem. Już wracamy. Zbieramy minigodła, bo leci jak szalenie wiele. Takich święcących godeł można uzbierać 25 maksymalnie. A resztę już trzeba znaleźć, czyli powiedzmy pochodzić sobie po całym Hogwarcie, pozbierać to. Param pam pam. Ale tych godeł leci, masakiera. Co jest, chłopaki? Zapłacisz za atak na Draco. Chciał mnie zaatakować zaklęciem Cruciatus. Teraz my rzucimy na ciebie drętwę. A czemu nie Cruciatus? Nie umiecie rzucać? Dobra, ładujemy. No i po tobie. Ty też chcesz walczyć? Mam szczęście po prostu. Nie załatwisz mnie. Dobranoc. Następnym razem ci nie upieczę, Potter. Was tam lewą nogą. Tak szczerze im powiedział to, nie? Ale leci tych godeł, minigodeł, wow. Takim tempem to uzbieram niedługo ten maksymalny pułap, czyli 25 tych minigodeł jakby. Ciekawe, czego się dowiemy. Czy w końcu nam profesor powie o tym całym Horcruxach, nie? Czy w ogóle coś powie o tym? Horcruxy, no właśnie, to jest nasz cel, czyli dowiedzieć się o tych całych Horcruxach, nie? Jak pamiętacie, Dumbledore prosił nas o to, żeby właśnie od profesora się o tym dowiedzieć. Dobra, już jesteśmy tutaj na miejscu. No i zaraz pewnie będziemy jakiś eliksir musieli zrobić, znając życie. O, jest profesor Slughorn. Jej macki są sporo warte, prawda? Tak, naturalnie nie mam zamiaru ich sprzedać. Moje zainteresowanie jest czysto akademickie. Nie chodzi mi o to, że to warte sporo. No ładnie. Czy próbował pan użyć nawozu ze smoczego łajna? Myślisz, że to podziała? Och, tak. Mam przeczucie, że to podziała. O, to musimy mu pomóc zrobić eliksirek. No dobra, moi drodzy. To, co tygryski lubią najbardziej, czyli zabawa w eliksiry. Mamy 100 czasu. Do żółtego koloru. No dawaj, dawaj. Mieszaj. Okej. A nie, nie łajno, tylko tutaj te koniki morskie. Chyba tak to się nazywa. Okej. Eliksir, oczywiście creepy muzyczka. Do zielonego koloru, okej. Mieszamy. No poproszę taki ładny żółtawy kolorek, halo halo. Okej. Trochę kupy. Podgrzewamy do niebieskiego ładnie. Okej. Trochę mieszamy. Takiego koloru fioletowego. O Jezu, ile tego trzeba lać. Było niezbuzowane, dlatego... Było zbuzowane, nie było zbuzowane, dlatego nie chciało tego ładnie tutaj się robić. Okej, okay. Do żółtego. No bardzo zadziwiający, nie powiem. Okej. Okay. Szczurek. Kawałki szczurka.
Jeszcze kupa. No i mamy. Patrz, od razu elegancko wszystko zrobiliśmy idealnie, moi drodzy. Piękny eliksir. Miejmy nadzieję, że profesor nam powie coś o Horcruxach i będziemy mieli wspomnienie dla Dumbledora. Te oczywiście to niezakłamane wspomnienie. No, profesorze. Wypróbujemy, proszę pana. Rewelacyjnie. Wspaniały talent również do zielarstwa. Nie powinieneś jednak włóczyć się po nocy, Harry. Właściwie, panie profesorze, właśnie wybieram się do Hagrida. Och, przykro mi. Nie mogę pozwolić ci wyjść samemu z zamku. Proszę zatem iść ze mną, panie profesorze. No, idziemy na spacer do Hagrida. Brakowało mi właśnie tego momentu, że do Hagrida pójdziemy. O. Ojejku. Aragog? Wielki pająk, akromantula, która mieszkała w lesie. Hagrid uważał ją za przyjaciela, chociaż próbowała mnie pożreć. On tak okazywał przyjaźń. No, szkoda Aragoga. Pamiętam go z którejś części Harry Pottera. Nie chcę być niedelikatny, ale jad akromantuli jest niezwykle cenny. Pozwolisz, że pobiorę fiolkę lub dwie, a potem wygłoszę krótką mowę nad grobem? O, Aragogu, będzie mi cię brakowało, przyjacielu. Żegnaj, Aragogu, królu pajęczaków. Niech ród twoich wielookich potomków przetrwa na wieki. Cześć naszemu grzebanemu przyjacielowi. Współczuję ci straty, Hagridzie. Oj, sarki. Och, przestań, mój chłopcze, twoja matka. Przepraszam was za to. Poświęciła się za mnie. Za wszystkich. Panie profesorze, muszę coś panu powiedzieć. To prawda, to, że jestem wybrańcem. Tylko ja mogę zabić Voldemorta. Do tego potrzebuję jednak pana wspomnienia. Bez niego poświęcenie mojej matki pójdzie na marne. Proszę, nie myśl o mnie źle. Nie wiesz, jaki był Voldemort. Nawet wtedy sądzę, że Dumbledore chce się z tobą spotkać, skoro masz moje wspomnienie. Dziękuję, profesorze. No to co, idziemy do Dumbledora? Muszę iść do profesora Dumbledora. Możesz mi wskazać najlepszą drogę? Powinieneś być już w sypialni, ale jeśli opierasz się przy tym, znajdziesz go w jego gabinecie. Znaczy, musimy, bo mamy to wspomnienie, już te odkryte wspomnienie od naszego profesora. Więc wypadałoby jeszcze o tym mu dzisiaj powiedzieć, zanim pójdziemy spać w ogóle. No kurde, znowu oni. Nigdzie nie pójdziesz. No ty głupi frajerze. Jeszcze musieli mnie zaczepić, no nie wierzę ich, nie? Malfoy ci odpłaci, Potter! Szybciej Malfoy połączy do swojego tatuśka w Azkabanie. No właśnie. Proszę pana, dostałem wspomnienie od Slughorna. To doskonała wiadomość. Wiedziałem, że ci się uda. No dobra, oglądajmy. Pośpiesz się, Tom! Teraz, wreszcie, będziemy wiedzieć. Horcruxy? Zaiste to czarna magia, Tom. Żeby zrobić Horcrux, trzeba rozszczepić duszę. A w tym celu trzeba dokonać morderstwa. Zabójstwo rozdziera duszę. Już jeden raz to rzecz przeciwna naturze. Ale 7 razy? Tak sądziłem. Horacy opowiedział Tomowi Riddle o Horcruxach. Horcrux to przedmiot, w którym ktoś ukrył cząstkę duszy. Dopóki istnieje Horcrux, ta osoba nie może umrzeć. Myśli pan, że to właśnie zrobił Voldemort? Udało mu się stworzyć Horcrux? O tak, udało mu się. I to kilka razy. Stworzył ich 7? Rozdarł swoją duszę na 7 części. Jedna jest w nim, pozostałe 6. Spotkałeś się już z jednym z Horcruxów w drugiej klasie. Dziennik Toma Riddla. Drugi zniszczyłem.
to ten pierścień. Więc to tak zranił się pan w rękę? I to dlatego pan znikał, szukał pan horcruxów? Tak, Harry. Jak sądzę, być może odnalazłem trzeci. Gdy przyjdzie czas, poproszę cię o pomoc w jego zniszczeniu. A Snape chce, żebyś odwalał szlaban? Nie, on wie, że to decydujący mecz. Musisz mnie zastąpić. Dean zajmie twoje miejsce jako ścigający. Plotkujesz, zamiast czekać na mnie w moim gabinecie, Potter? Gryffindor traci za to 10 punktów. Niby za co? Nie spóźniłem się! Nie spóźniłem się, panie profesorze. Nie musi pan do mnie mówić per pan, panie profesorze. Myślałem, że masz dość szlabanów po wypadku z Draco Malfoyem. Prosisz o następny? Gryffindor traci 20 punktów. Idź do mojego gabinetu. Gryffindor będzie musiał sobie jakoś poradzić bez swojego wybrańca. Biedny Gryffindor. Obawiam się, że w tym roku zajmie czwarte miejsce w pucharze Quidditcha. No. Wygraj ten mecz, Ginny! Zdobądź puchar dla Gryffindoru! Dokładnie, Ginny wygra to. Jest, Harry. Snape dał mu szlaban. Dzisiaj ja gram jako szukający. Jeśli wygramy ten mecz, może wygramy w pucharze. Obiecałam Haremu, że to właśnie zrobimy. Zdobędziemy puchar. Przestań się nadymać i sprawdźmy na tablicy ogłoszeń, co zaplanował Harry na rozgrzewkę. Tak, tu jest to, co powinno... Fajnie, że nic tam nie ma, nie? Ale okej. Okay. Dobra, mamy najpierw rozgrzeweczkę. Zrobimy rozgrzewkę, będzie prawdziwy mecz i zakończymy odcinek wtedy. No ale dobra, mniej gadania, więcej latania. Lecimy. No lecimy, lecimy ze Snitchem. Ale jazda! Nie poddawaj się! Zrób to jak należy! I przepraszam was, że w trakcie latania nic nie mówię, ale jakoś nie mam pomysłu, o czym mogę tu mówić. Cóż za piękny lot, proszę państwa. Iu. Ups, trochę się spóźniłem z tamtym. Ups, trochę też tutaj niepotrzebnie. Chciałem w lewo. No Ginny, dawaj, dawaj. Mamy znicz. Dobra, pięknie, czas na mecz. Czas na mecz, czas na mecz. Pięknie. Właśnie, zwycięzca dostanie puchar. Damy radę, spokojnie. Ginny trenowała, więc bez problemu sobie poradzi.
Dawaj, Ginny, dawaj, dawaj. Już prawie. No, śmiesznie się z nic zatrzymał. Dawaj, Ginny, już prawie masz go. Wyrównany mecz, ale z nic złapiemy, to wygramy, come on. Już prawie. Mamy. Piękny mecz, moi drodzy. Wygraliśmy. Każdy z was dostaje po 50 punktów za dobrą robotę. Co się stało? Co się stało? Wygraliśmy. A jak tam szlaban? Co? O, Snape kazał mi oddzielać zgniłe gumochłony. Przekaż pozostałym moje gratulacje, dobrze? Sam im możesz pogratulować. Nie mogę. Dumbledore chce się ze mną spotkać w wieży astronomicznej. Myślę, że chce mnie zabrać ze sobą na poszukiwania Horcruxa. Kurczę, uważaj na siebie! Napisał także, że chce, bym najpierw łyknął trochę eliksiru Wiggenowego. Pójdę lepiej go przyrządzić do klubu eliksirów. Na razie. No dobrze, moi drodzy. Jeżeli chodzi o eliksir, to przygotujemy sobie go w kolejnym odcinku. A propos jeszcze tych całych rozgrywek w Quidditcha, to z tego co pamiętam, to w Harry Potterze, jak się film oglądało, była jeszcze taka piłka, która przeszkadzała i atakowała nas, jak szukaliśmy Snitcha, ale ciekawe, czemu akurat w tej części nie pokazali tego. No nie wiem, może taki zabieg po prostu twórców, nie wiem, czy miała ona być, czy nie. Ogólnie, czy ona w ogóle była, ciekawy jestem. Czy w książce też oni pisali coś o takiej piłce, która przeszkadzała? No ale nie wiem, dobra. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka, więc cześć, więc cześć, więc cześć, więc...